To chyba nie będzie przełomowe odkrycie, jeżeli powiem, że śmieci w lasach spotykamy przeważnie z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że bywamy po prostu leniwi i niemyślący. A drugi jest taki, że często po prostu nie wiemy, co zrobić z niewygodnymi odpadami. Hej, ja mam na imię Mikołaj i prowadzę Leśne Poszukiwania, a przy okazji trochę gadam. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, koniecznie dołącz do przygody i zasubskrybuj kanał. To, że jesteśmy leniwi i niemyślący, pozostawiam bez komentarza. To właśnie z tego powodu znajdujemy w lasach puste butelki, puszki, chusteczki, pampersy, a nawet całe worki z domowymi odpadami. Dziś chciałbym się skupić na tej grupie odpadów, która stanowi dla nas problem, bardzo poważny problem, ponieważ nie wiemy, jak się tych śmieci pozbyć. Czasami nawet chcielibyśmy je jakoś zagospodarować, ale nie wiemy jak i często nie wiemy gdzie. Dziś postaram się na te pytania odpowiedzieć. Według mojej subiektywnej listy trudnych i niewygodnych śmieci, która powstała na bazie doświadczenia leśnych wędrówek, w lasach znajdziemy najwięcej opon, styropianu, elektrośmieci, gruzu i odpadów budowlanych, części samochodowych, baniaków i pojemników po olejach i leków. Opony. Z oponami samochodowymi nie powinniśmy mieć żadnego problemu. Większość gratowisk czy też przoków w naszym kraju przyjmie je bez żadnego problemu. W jednym z poznańskich przoków dowiedziałem się na przykład, że w ciągu roku możemy zutylizować 8 opon całkowicie za darmo. Koszt pozostałych, utylizacji pozostałych ponad te 8 to jest około 60 groszy za kilogram, a licząc, że średnio opona waży od osobowego samochodu mniej więcej 8 kg, to za 4 nadmiarowe opony zapłacimy mniej więcej 20 zł. Myślę, że można. Innym sposobem na pozbycie się naszych zniszczonych opon jest próba oddania ich do wulkanizatora. Dobry specjalista może jeszcze je zregenerować, jeżeli nie są bardzo zniszczone, i wpuścić w obieg wtórny po prostu po niższej cenie. Zupełnie inaczej ma się sprawa z dętkami i oponami rowerowymi. Te możemy, w teorii przynajmniej, bez przeszkód umieścić w koszach na odpady zmieszane, ale zanim to zrobimy, upewnijmy się, czy nie jesteśmy w stanie sami ich naprawić. Styropian. I tu należy podzielić sprawę na styropian budowlany i opakowaniowy. Styropian opakowaniowy to na przykład tacki, na których kupujemy warzywa czy mięso. Tak w ogóle nie powinno być, ale to zupełnie inna sprawa. Jeżeli jest zabrudzony, zatłuszczony, to nie nadaje się do recyklingu i powinien trafić do odpadów zmieszanych. Nawiasem mówiąc, tak samo jest z tym papierem, który znajduje się w kartonikach po pizzy. Często jest zatłuszczony i wtedy również nie nadaje się do recyklingu, powinien trafić do odpadów zmieszanych. Ale w styropian opakowany jest również sprzęt, który kupujemy w sklepach, na przykład RTV czy AGD, i taki styropian opakowaniowy możemy również rozdrobnić na mniejsze części i wrzucić do żółtych pojemników na folię, metale, plastik. Tam powinien się znaleźć, no chyba że jest jakoś bardzo, bardzo zabrudzony. Natomiast jeżeli mówimy o styropianie budowlanym, no tutaj sytuacja ma się troszeczkę inaczej. Jest to odpad nieco poważniejszy i mamy tutaj kilka rozwiązań. Albo możemy zamówić kontener, no jest to opcja płatna, ale za to no najmniej wysiłkowa dla nas i tak naprawdę najłatwiejsza, a często koszt wynajmu takiego kontenera to niknie w kosztach całego remontu. Ale możemy również oddać taki styropian budowlany do naszego lokalnego przoka, ale najpierw koniecznie zadzwońmy i zapytajmy się, czy w ogóle taki styropian jest tam przyjmowany. Ciekawym pomysłem jest również zaoferowanie resztek naszego niewykorzystanego styropianu ociepleniowego czy też styropianu budowlanego schroniskom dla zwierząt. Bardzo często jest tak, że właściciele schronisk używają właśnie takich odpadów do tego, by izolować na przykład budy zwierzaków czy klatki, ale oczywiście najpierw zadzwońmy i zapytajmy, czy taka pomoc jest w ogóle przyjmowana. Elektrośmieci.
Elektrośmieci to już jest w ogóle bardzo prosta sprawa. Nie dość, że sami możemy zawieźć, jeżeli mamy odpowiednio duży samochód i mniejsze gabarytowo śmieci, możemy sami je zawieźć do Pszoka, gdzie powinni to za darmo zutylizować i od Was odebrać. To jeszcze dodatkowo istnieje wiele firm, które za darmo, całkowicie za darmo odbiorą od Was sprzęt elektroniczny zużyty, nawet wielkogabarytowy i również często za darmo. Pamiętajmy również o tym, że kupując nowy sprzęt, bardzo często w sklepach, zwłaszcza tych dużych sieciówkach, jesteśmy w stanie zostawić nasz stary sprzęt właśnie tam w sklepie. Korzystajmy z tej opcji. Gruz i odpady budowlane. Tu też mamy kilka rozwiązań takich, które pozwolą uniknąć takich właśnie obrazków w środku lasu, jaki mamy tutaj. Jednym z najłatwiejszych, najpewniejszych, ale i też najbardziej kosztownych jest zamówienie kontenera, który podjedzie prosto pod Wasz dom i możecie go wypełnić odpadami budowlanymi. Jeżeli będzie to czysty gruz, to możecie liczyć na koszt od mniej więcej 160 do 1100 zł za kontener, w zależności od tego, o jakiej pojemności mówimy. Te najmniejsze to kontenery o pojemności mniej więcej 1,7 m sześciennego, a te największe to nawet 18 m sześciennych, te najdroższe. Ale to są już takie kobyły, które na pewno na takie domowe, małe remonty nie będziecie potrzebowali. No słuchajcie, ceny idą w górę w sytuacji, kiedy chcemy się przejmować jeszcze mniej i do takiego kontenera nie wrzucać czystego gruzu, a zmieszane odpady budowlane. No wtedy ceny wahają się od 350 do nawet 1800 zł za kontener, w zależności oczywiście od jego pojemności. Pamiętajmy również o tym, że jeżeli mamy taką możliwość samodzielnego transportu, to nasze odpady budowlane możemy również przewieźć do lokalnego Pszoka. On powinien je przyjąć bez żadnych problemów, ale zawsze najpierw lepiej się upewnić i zadzwonić, co przyjmują, w jakich ilościach i ile ewentualnie będzie to kosztować. Na rynku zdarzają się również oferty od firm i prywatnych osób, które skupują gruz, jednak zawsze miejcie na uwadze to i sprawdźcie to najlepiej jak potraficie, czy na pewno Wasz gruz będzie tam wykorzystany w sposób ekologiczny. Baniaki i pojemniki po olejach. Zarówno opakowania, jak i baniaki, a nawet sam przepracowany olej możemy oddać do Pszoków i najczęściej absolutnie za darmo. Po prostu dzwońmy i się dowiadujmy. Leki. Tak, w lesie często spotykam różnego rodzaju medykamenty, tabletki, syropy, strzykawki, czyli odpady medyczne i tak dalej. Co z nimi robić? Pamiętajmy o tym, że lekarstwa, przeterminowane lekarstwa z pewnością przyjmą apteki. Jeżeli chodzi o odpady medyczne, takie jak na przykład strzykawki czy brudne gaziki, waciki, to często możecie oddać je z powrotem do przychodni, która jest oczywiście Waszą przychodnią. W ogóle taki worek na odpady medyczne, specjalny czerwony, powinniście z Waszej przychodni otrzymać, ale czasami tak się nie dzieje. No i co wtedy? Strzykawki i igły, jak się zdążyłem dowiedzieć, może przyjąć również Pszok, ale też nie zawsze. Też warto się dowiedzieć, czy Wasz Pszok takie odpady medyczne przyjmuje, a jeżeli pocałujecie klamkę, no to co wtedy? Ostatecznie odpady medyczne możemy wyrzucić do zwykłego kosza na śmieci zmieszane, jednak należy zawsze koniecznie pamiętać o dobrym ich zabezpieczeniu. Co mam przez to na myśli? Na przykład igły ściągamy ze strzykawki, wkładamy do osłony, która zawsze powinna być dołączona do zestawu, i to wszystko wkładamy jeszcze w osobny pojemnik bądź zawijamy szczelnie papierem. A to wszystko po to, by nie narażać na niebezpieczeństwo pracowników służb komunalnych. Natomiast materiały, które miały kontakt z krwią czy innymi płynami ustrojowymi, należy wsadzić w podwójną foliówkę, również dobrze zabezpieczyć, zamknąć i również wyrzucić, jeżeli nie mamy gdzie indziej takiej możliwości, do śmieci zmieszanych. Inne odpady samochodowe. Odpady samochodowe to jeden z najpoważniejszych problemów i pod tą nazwą odpad samochodowy kryje się bardzo wiele różnych śmieci i często nie są one przyjmowane przez Pszoki. Dlaczego? Ponieważ nie są to odpady komunalne.
Ale część z nich można tak potraktować i przez PSZOK powinny zostać przyjęte. Prawdopodobne jest, że wasz PSZOK przyjmie na przykład opony, o czym już mówiłem, stare filtry, ale filtry powietrza, wycieraczki, stare gaśnice, farby, rozpuszczalniki czy kosmetyki do pielęgnacji auta, żarówki i wiązki elektryczne czy też pojedyncze kable są po prostu traktowane jako elektrośmieci, gumowe uszczelki czy większe plastiki, a nawet, tak jak wspominałem, przepracowany olej silnikowy. Jednak utylizacja niektórych z tych odpadów może co nieco kosztować. Warto się dowiedzieć, ile. Taki odpad jak na przykład akumulator również nie wyrzucamy do śmieci. Możemy oddać w sklepie, w którym kupiliśmy nowy. Sklep, jeśli dobrze pamiętam, w ogóle ma taki obowiązek. Albo zostawić w PSZOK-u. Warto też powiedzieć o filtrach olejowych. Filtry powietrza możemy ze spokojem zostawić w PSZOK-u, a niektórzy nawet mówią, że mogą one trafić do śmieci zmieszanych, ale filtry olejowe muszą trafić do specjalnych stacji demontażu pojazdów, ponieważ olej, który się w nich znajduje, musi zostać odpowiednio odsączony. No dobrze, a co z tymi jeszcze mniej oczywistymi samochodowymi odpadami? No, opcji jest kilka. Pierwsza z nich jest taka, że możemy poszukać w naszej okolicy stacji demontażu pojazdów. Po wpisaniu takiego hasła w wyszukiwarkę na pewno pojawią Wam się w pobliżu warsztaty czy też firmy, które zajmują się kasacją samochodów i często właśnie takie miejsca przyjmują również różne części samochodowe i być może Wasz zabłąkany błotnik, zderzak, kołpak czy inną blachę chętnie przyjmą. Kolejnym pomysłem jest sprawdzenie lokalnych warsztatów samochodowych. Niektóre z nich bowiem chętnie przyjmą boczne szyby Waszych pojazdów czy też zużyty płyn chłodzący, ale najpierw zadzwońcie i upewnijcie się, czy będą zainteresowani Waszą ofertą. Kolejną oczywistą opcją, a tym samym kolejnym rozwiązaniem, na którym możecie jeszcze zarobić, są skupy złomu. Tutaj być może zostawicie fotele samochodowe, elementy układu wydechowego, chłodnice waszych samochodów, czy elementy karoserii. Wszystko to, co można zezłomować i jeszcze właśnie coś zostanie w waszej kieszeni. W ostateczności można poszukać w waszej okolicy firm, które tak naprawdę biorą wszystko i liczą po prostu na przykład fotele samochodowe czy zderzaki. Wszystko liczą na kilogramy, przeliczają na kilogramy i za kilogram się u nich płaci, ale za to biorą wszystko. Takie firmy też w Polsce istnieją, wystarczy trochę poszperać w sieci. Dobra, zbliżam się już do auta, ale jeszcze Wam coś pokażę na koniec. W tych pięknych okolicznościach przyrody, które macie tu przede mną. No powiedzcie, że nie. Oczywiście przy okazji na odcinku zebraliśmy dwa wory śmieci i to takie porządne, ciężkie. Wyświetlam Wam na ekranie, ile tu tego będzie, pozostałości po jakiejś imprezie i tak dalej. No, misja zakończona sukcesem. Słuchajcie drodzy, ja Was zapraszam do tego, żeby obejrzeć poprzedni odcinek. Klikając tutaj przeniesiecie się prosto do niego. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, co Was zainspirowało do tego, by poszukiwać różnych rozwiązań dla swoich śmieci, a nie zostawiać ich w lesie. Jeżeli uznacie, że ten materiał się komuś przyda, śmiało popychajcie go dalej. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia tym lasem.